Dzień dobry, to ja dzisiaj tylko chciałem dokończyć ten temat instrumentów kalimbowych rozpoczęty w poprzednim odcinku, no i ponieważ to jest kontynuacja, ja gorąco zachęcam, jeśli ktoś nie widział odcinka 30, to zapraszam, żeby zobaczyć 30, a potem 31, ale z drugiej strony, jak ktoś obejrzy najpierw 31, a potem 30, to też w sumie nic ważnego się nie wydarzy. Dobrze, ostatnio były te kalimby takie właśnie z rezonatorami, z pudłami rezonansowymi, więc mieliśmy pudełeczka z blaszkami, a dziś będą deseczki z blaszkami, czyli kalimby, które nie mają pudeł rezonansowych. To jak zwykle oczywiście czołówka i po czołówce zapraszam do odcinka numer 31. Ja od razu zacznę od takiej pięknie brzmiącej, pięknie wyglądającej kalimby ze Słowacji, ale wykonanej w taki dość właśnie tradycyjny sposób. Co ważne, w tych kalimbach deseczkowych właśnie ta deseczka jest bardzo istotna i ważne, żeby ona była wykonana z jak najtwardszego... I ważne, żeby ona była wykonana z jak najtwardszego, najczęściej właśnie jakiegoś egzotycznego drewna. Wtedy, mimo że nie ma pudła rezonansowego, instrument brzmi naprawdę głośno i ładnie. Ta dodatkowo też ma blaszki z bardzo dobrej jakości stali sprężynowej, więc w całości chyba jedna z najlepszych kalimb, jakie aktualnie posiadam w swojej kolekcji. Ją można było też już usłyszeć w utworze Woda. Nie pamiętam, gdzieś tam w okolicach 13, 15 lub 16 odcinka. Zapraszam, żeby sobie zobaczyć. Ewentualnie też wrzucę link pod spodem w komentarzu. Tak brzmi ta kalimba. Kolejna kalimba, też deseczkowa. Dzisiaj są tylko deseczkowe. No. Jedyna w mojej kolekcji kalimba chromatyczna. Co to znaczy? Tak w skrócie. Wszystkie te kalimby, które były w poprzednich odcinkach i ta, mają jakieś tak zwane wybrane dźwięki, są w jakiejś konkretnej skali. A tutaj mamy jakby skopiowany kawałek klawiatury pianina i dźwięki są po kolei, tak jak w klawiaturze pianina. Widać nawet podział na białe, czarne. W tych wszystkich innych kalimbach, gdybyśmy chcieli porównać je z klawiaturą pianina, to w danym zakresie nie wszystkie te dźwięki w kalimbach były powtórzone. Tutaj jeszcze raz białe, czarne klawisze. Ona jest dość cicha. Ale tu właśnie taka ciekawostka. Ja mam ze sobą dzisiaj cytrę, o niej jeszcze coś więcej powiem. I te kalimby takie deseczkowe, które są ciche, można bardzo łatwo nagłośnić akustycznie, przytykając je na przykład do stołu, do twardej deski, czy też do jakiegoś innego instrumentu, dajmy na to gitary. Albo właśnie ja sobie zrobiłem taki eksperyment z cytrą i co ciekawe, że tutaj oprócz tego, że będzie głośniej, to też będę miał dodatkowy pogłos, ponieważ te struny się troszeczkę odezwą. Posłuchajmy, jak to brzmi. Jeszcze raz bez. I z rezonatorem cytrowym. Też sprawdzimy, jak ta kalimba brzmi z rezonatorem.
wiadomo, że jak się kupi kalimbę i jest zbyt cicha, to warto też na przykład dokupić sobie cytrę. Na razie ją odkładam. I ostatnia kalimba na dziś, czyli kalimba, którą dostałem od mojej jeszcze wtedy nie żony, Ani. I to jest pierwsza w mojej kolekcji taka porządnie brzmiąca i porządnie wykonana kalimba. I to ona dzisiaj będzie właśnie bohaterem głównym muzycznym tego odcinka, ponieważ za chwilkę zaprezentuję Państwu dwa utwory. Utwór pod tytułem Likamba i utwór pod tytułem Bonoka, które zostały właśnie, których aranże zostały zbudowane na bazie zapętlonego motywu zagranego właśnie na tej kalimbie. To jeszcze tylko zaprezentuję, jak ona brzmi. Dobrze, to zapraszam do wysłuchania utworu Likamba. Dziś obydwa utwory z takimi wizualizacją, animacjami jakby. Pierwsza z nich powstała na podstawie zdjęcia tej kalimby. O, tak właśnie to zdjęcie wygląda. Zapraszam do wysłuchania i oglądania tych takich tam mazideł różnych. Utworze Bonoka do stworzenia wizualizacji animacji posłużyło zdjęcie fragmentu tej zakurzonej, jak widać, cytry, ale nie odkurzałem do zdjęcia, to też tam się przełożyło potem właśnie na tę wizualizację. Tak wyglądało obrobione zdjęcie, które potem z kolei obrobiłem wielokrotnie, żeby powstała właśnie ta taka migająca wizualizacja animacja. Zapraszam do wysłuchania i patrzenia na mazidła.